Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Wemos i dziś mamy trzeci odcinek legendarnych kart i na ruszcik bierzemy sobie Yin. Zaczynajmy. Oczywiście Nana, nasza kochana Nana, zrobiła dla nas ten poradniczek. Jak żywe, lifelike, czyli ta legendarna karta, gdzie działa na dwóch sprzymierzeńców naraz, ale leczy 30% mniej. Ona dostała dużo nerfów. I ogólnie to tak się średnio działa. Nie no, jest okej, okay, nie? Ale jak jest dwóch tanków, to super, nie? Ale tak to. Tak to, no, jest okej. Okay. Rezonans. Zabija lub odsłania. Zbita lub odesłana iluzja wywołuje eksplozję rozstrzaskania, która zadaje 500 punktów obrażeń. To to kiedyś było, że Ink była robiona pod damage. To też było fajne. Legendarna karta nam to pomaga, żebyśmy nie byli do końca supportem, tylko może damage'em troszeczkę. Soczewki skupiające Focusing Lens. Jeśli wszystkie 5 strzałów trafi jeden cel, zadajesz mu 200 punktów dodatkowych obrażeń. Karta dla dobrych, po prostu dla celnych ludzi, jak Androxus na przykład. Jak trafisz Androxusem, trafisz soczewką. Dobrze. Mój wybór, czyli wybór Nany. No to jest jak żywy, czyli lifelike. Czyli ta, która leczy dwóch naraz. Tutaj macie wytłumaczenie dlaczego. Aha. Ona używała lifelike'a, ale jej obecnym faworytem jest Rezonans, czyli to. Czyli robisz ją pod damage, Nana. Ja bym... teraz moje zdanie. Lifelike. To jest moja pierwsza karta, którą używam. Później jeśli się wkurzę, to biorę tą. A soczewek to nie biorę, bo nie zawsze można trafić tą soczewką. No ale faworytem jest Lifelike. A według was, co jest takim faworytem? Napiszcie w komentarzach, zostawcie lajka i suba. Ja się z wami żegnam, cześć, na razie, pa, pa.